No dzień dobry, troszkę chory jestem, także od razu przepraszam Was za ewentualne mieszane odczucia audiowizualne. W każdym razie, to jest Mel Gibson i to jest człowiek, do którego możecie się zgłosić, jeżeli szukacie dobrego przepisu na problemy w Hollywood. Komu ten Mel Gibson nie zdążył podpaść? Środowiskom LGBT, Żydom, własnej żonie, a nawet agencji, która go reprezentowała, przez co zniknął z życia publicznego na dobre kilka lat. Ostatni duży kryzys miał miejsce w karierze Mela Gibsona w roku 2010, a reżysersko Mel Gibson powrócił w roku 2016 wraz z filmem Przełęcz Ocalonych, który zdobył sporo nominacji i znaczących nagród. Ale przed Przełęczą Ocalonych powstały takie tytuły, o których każdy z Was gdzieś tam kiedyś słyszał, czyli Pasja, Braveheart i Apokalipto. I to właśnie Apokalipto jest tematem dzisiejszego odcinka, w którym to sprawdzimy, jak Melowi Gibsonowi udało się odmalować majańskie realia i na ile Apokalipto jest wierne faktom historycznym. I może pamiętacie, jak w materiale o Koronie Królów wspominałem o tym, jak bardzo denerwuje mnie, kiedy reżyser tworzy film pod określoną tezę? No właśnie, dzisiaj o tym porozmawiamy sobie troszkę szerzej, także szykujcie się na to. Przypomnę tutaj jeszcze o tym, oczywiście, że w kartach w prawym górnym rogu znajdziecie ankietę z kolejnymi propozycjami odcinków, oraz, że jeżeli spodoba Wam się ten materiał, to żebyście zostawili pod nim łapkę w górę, bo łapki w górę zawsze pomagają. Także nie przedłużamy i zaczynamy. Wchodząc w temat, słowem wstępu trzeba sobie powiedzieć, że Apokalipto to film z roku 2006, który przenosi widza w czasy upadku kultury Majów. I opowiada on historię myśliwego, który trafia do niewoli, a następnie stara się uniknąć śmierci na ołtarzu ofiarnym. I tak przynajmniej mówią opisy filmu, ale ja osobiście do końca nie wiem, czy Mel Gibson stara się nam pokazać przełom wieku IX i X, czy też wiek XVI. I w sumie to nawet nie jestem przekonany, czy Mel Gibson pokazuje nam tutaj kulturę Majów czy Azteków. No bo niby według Mela na pewno widzimy tutaj kulturę Majów, ale historycznie nie gra tutaj tyle rzeczy, że można śmiało Apokalipto określić mianem historycznego burdeliku. Co nie znaczy jednak, że jest to film zły, bo ma kilka naprawdę solidnych plusów, o których wspomnimy sobie w tym materiale. W każdym razie, żeby uniknąć bałaganu, przejdźmy przez film chronologicznie, od początku do końca i sprawdźmy, ile w tym filmowym indyku historycznego farszu. Apokalipto otwiera cytat z Willa Duranta, mówiący o tym, że wielką cywilizację można pokonać od zewnątrz dopiero, gdy ulega ono rozkładowi od wewnątrz. I zatrzymajmy się tutaj na sekundkę. Proszę, no jeszcze nic nie zobaczyliśmy, a już można wyczuć ton narracji filmu. Will Durant, mówiąc te słowa, miał na myśli upadek starożytnego Rzymu, a nie kultury Majów. Ale jeżeli wiemy coś niecoś o historii, to już możemy załapać, że Mel Gibson stara się nam powiedzieć, że cywilizacja Majów była tak zepsuta w momencie podboju przez Europejczyków, że to właściwie zgnilizna społeczeństwa ją rozwaliła, a nie jacyś tam konkwistadorzy. No, brzmi to mocno, ale nie bądźmy uprzedzeni do filmu od samego początku. Oglądamy dalej. Wielkie otwarcie. Scena polowania. No, generalnie jest dynamicznie, dzieje się. Jednym z myśliwych jest nasz główny bohater, łapa jaguara. I kiedy panowie kończą łowy i rozpoczynają rozmowę nad zabitym tapirem, następuje pierwsze pozytywne zaskoczenie. Bohaterowie w filmie mówią w języku Maja i za to obiektywnie Melowi należą się brawa, bo poza Apokalipto i Pasją nie przypominam sobie żadnych innych hollywoodzkich produkcji historycznych w całości nakręconych w oryginalnym języku, który nie byłby angielskim. Jest to bez wątpienia naprawdę duży plus, który pogłębia poczucie autentyczności i sprawia, że faktycznie zaczynamy wierzyć w świat przedstawiony na ekranie. Ale jakkolwiek pięknie to nie brzmi, to w wypadku Apokalipto możemy się na tym wrażeniu autentyczności nieźle przejechać. Czar pryska równie szybko jak serce historyka, widzącego rodzinną wioskę łapy jaguara, która majańskiej nie przypomina, a wygląda raczej jak miejsce zamieszkania plemion amazońskich, do których wpada z wizytą Wojtek Cejrowski. W okresie klasycznym, czyli od połowy wieku III do początku wieku X, osady nie były lokowane w środku dżungli, a chaty wykonane były z solidnych materiałów, ale przede wszystkim, co najważniejsze, Majowie byli kulturą rolną i to właśnie na roli koncentrowało się życie takich małych osad. I ja rozumiem, że scena polowania jest dużo bardziej atrakcyjnym otwarciem filmu niż scena powrotu z plonami do wioski, no ale niestety z faktami to ma ona niewiele wspólnego.
W ogóle to uprzedzę Was już na tym etapie, że w Apokalipto jest mnóstwo historycznych głupotek, co jest tym bardziej bolesne, że Mel Gibson stara się nam zaprezentować ten świat jako taki prawdziwy i wiarygodny, między innymi dzięki takim smaczkom jak język, którym posługują się bohaterowie. Z tymi pękającymi sercami historyków to też nie żartowałem, bo o ile przez krytyków i widownię, Apokalipto został przyjęty raczej ciepło, tak przez archeologów i historyków zdecydowanie chłodniej. David Friedle, archeolog z szeroką wiedzą na temat kultury Majów, określił film jako groteskowo brutalny, zwracający uwagę na najdrobniejsze szczegóły, ale pogardzający spójnością i faktami historycznymi. I jak się przekonacie, ta opinia nie jest całkiem bezpodstawna. No, dobra, oglądamy dalej. Osada Łapy Jaguara zostaje napadnięta przez majańskich wojowników, których uzbrojenie i wygląd jest całkiem wierny faktom, także tutaj plus dla Mela. Gorzej, że historycznie nie ma dowodów na to, że Majowie praktykowali takie masowe porwania celem sprzedaży w niewolę, czy też złożenia w ofierze, także Mel zarabia tutaj drobnego minusa. Drobnego, bo jak się domyślam, cała scena porwania miała być takim wytrychem fabularnym, więc wybaczamy. No i tutaj rozpoczyna się gehenna i podróż Łapy Jaguara do wielkiego miasta Majów, a my widzowie mamy możliwość śledzenia jego losów, poznania kilku faktów i doświadczenia masy fikcji o cywilizacji Majów. W ogóle to strasznie mnie rozbawiła rozmowa bohaterów o tym, gdzież to są oni zabierani i o legendarnych miastach z kamienia, kiedy to legendarne miasto jest dosłownie 2 dni drogi od wioski, z której zostali porwani. I to faktycznie są 2 dni, bo film wyraźnie to zaznacza. No, zobaczcie. Idziemy, noc. Idziemy i jesteśmy w mieście. I nawet jeśli nasi bohaterowie w rzeczywistości szli dużo dłużej, a Mel tak po prostu figlarnie to pociął, to nadal jest to historyczna głupotka. W okresie, w którym ma się ponoć toczyć akcja filmu, miasta Majów były tak gęsto rozsiane, że gdziekolwiek byśmy nie mieszkali, to od dużego ośrodka miejskiego dzieliłoby nas 10, no max 20 kilometrów. Także nie ma po prostu opcji, żeby Łapa Jaguara z kolegami w mieście z kamienia nigdy nie był, a tym bardziej nigdy o nim nie słyszał. Podczas całej tej wędrówki do centralnego ośrodka miejskiego ma miejsce jedna kluczowa scena. A mianowicie scena, w której grupa niewolników pod eskortą spotyka dziewczynkę. Chorą na ospę, a przynajmniej na coś, co wygląda identycznie jak ospa, więc możliwe, że jest to ospa na kilkaset lat przed przybyciem do nowego świata Europejczyków, którym to Indianie mogą ospę w ogóle zawdzięczać. No i na tym etapie powoli zaczynam się już w Apokalipto gubić. Szczególnie, że kolejne sceny pokazują klęskę nieurodzaju, co ponownie ma utwierdzać nas w przekonaniu, że najprawdopodobniej oglądamy wydarzenia z końca IX wieku, a ta ospa to był tylko taki wypadek przy pracy. Lecimy dalej. Jeszcze kilka kroków i jesteśmy w mieście. Jakim mieście, zapytacie? Ano, do końca nie wiadomo, ale architektonicznie wygląda to jak krzyżówka Tikal na terenie Gwatemali ze starszym miastem El Mirador. No w każdym razie tutaj czas na plus dla Gibsona, ponieważ migawka z podróży przez miasto jest całkiem bogata w zgodną z faktami treść. Możemy zauważyć gęste zaludnienie, kwitnący handel i co najważniejsze odpowiednio ubranych Majów, którzy wyglądają jak prawdziwi Majowie, a nie ekipa z dzikiej dżungli. No a przynajmniej wyglądają na tyle prawdziwie, na ile jesteśmy w stanie współcześnie ocenić na podstawie figurek, rzeźb i naczyń. Zwracanie uwagi na takie detale jak zbyt powszechna wśród ludu biżuteria z jadeitu w filmie byłoby już zwykłym czepialstwem, więc na tym polu odpuszczam. No ale nie mogę odpuścić tego, co się dzieje w kolejnych scenach. Wygląda na to, że Aztekowie cofnęli się o 500 lat w czasie i wpadli z wizytą do Majów poskładać trochę ofiar i powyrywać kilka serc. Majowie, chcąc przekupić wrogów, preferowali znacznie mniej inwazyjne rozwiązania. Upuszczanie krwi czy też pojedyncze ofiary okej, ale taka masowa rzeź to już raczej średnio. W jednej z późniejszych scen w filmie widzimy całe sterty zwłok, co jest w tym kontekście historyczną głupotą po całości. Aztekowie mogliby się czegoś takiego dopuścić bez większego problemu, ale Majowie w żadnym wypadku, także zdecyduj się, panie Gibson, o jakiej kulturze opowiadasz widzom, no. Fajnym historycznym smaczkiem jest za to scena tuż przed egzekucją Łapy Jaguara, podczas której dochodzi do zaćmienia słońca.
Ciemny lud myśli, że to boska interwencja, a cwany kapłan uśmiecha się, wiedząc, że trzyma masy w garści. I to akurat fajnie zagrało, bo Majowie na astronomii znali się bardzo dobrze, o czym zapewne wiecie, jeżeli przeżyliście to całe szaleństwo wokół roku 2012 i potrafili dokładnie przewidzieć moment zaćmienia Słońca. Kolejne sceny to już akcja czystej próby i to na tyle czystej, że dała ona wręcz początek konceptowi całego filmu. Pomysł na Apokalipto wyszedł przecież od chęci zrealizowania przez Mela Gibsona ciekawej sceny pościgowej w dżungli, a pościg ten następuje w filmie po nieudanej egzekucji łapy jaguara. I to też w sumie sporo mówi, bo jeżeli punktem wyjścia do powstania filmu historycznego jest chęć nakręcenia emocjonującej sceny pościgowej, to znaczy, że nie powinniśmy spodziewać się za wiele. Sam pościg też jest niezły. Wychodzi na to, że łapa jaguara to zaginione dziecko braterskiej miłości Rambo i MacGyvera, które zamienia dżunglę w prawdziwie liściastą pułapkę. No, kosi swoich oprawców na najwymyślniejsze sposoby, ale niestety ostatecznie dostaje strzałę, dociera na plażę, a jego oczom ukazują się hiszpańskie statki. Czyli przenosimy się nagle o 600 lat do przodu i wyrzucamy wszystko, co widzieliśmy wcześniej, no może poza ospą, do kosza. I ta ostatnia scena dobrze podsumowuje problem, jaki ma ten film, ponieważ Mel Gibson stara się nam usilnie wbić do głowy przekaz, że Majowie to byli dzikusy, krwawe dzikusy, które po prostu powybijały się od środka, a my sobie tak przyszliśmy z Europy i zaprowadziliśmy porządek. I ktoś mi powie, tam Marcin przesadzasz, ale widzieliście może albo czytaliście książkę Władca Much? Otóż powieść, jak i jej ekranizacja, kończy się sceną, podczas której chłopiec ścigany przez swoich kolegów kanibali ląduje na plaży i spotyka tam dorosłego, który ratuje go z opresji. I to nie jest przypadek, że Apokalipto kończy się praktycznie identyczną sceną. Takie przypadki w filmografii się nie zdarzają. Zdziczałe dzieci to w tym wypadku Majowie, a poważni dorośli to chrześcijanie przybywający do Nowego Świata. To wszystko ładnie się nam też spina z cytatem z początku filmu. I powiem wam szczerze, że przełknąłbym nawet to, że Mel Gibson w Apokalipto stara się przemycić swój światopogląd tak samo jak przełknąłem to w wypadku Ridleya Scotta i Królestwa Niebieskiego, aczkolwiek w materiale na temat tego filmu powinienem był wspomnieć szerzej o tym problemie, no ale nie zniosę tego, że Apokalipto przedstawia praktycznie całą kulturę Majów jako kulturę krwiożerczych zwierząt i dzikusów, nie wspominając praktycznie ani słowem o całym dorobku technologicznym i intelektualnym tej cywilizacji. Mel Gibson spojrzał sobie tak na 1000 lat historii Majów i wziął troszkę tego, troszkę tego, troszkę tamtego, wymieszał to wszystko w całość i zaserwował nam takiego potworka, jakim jest Apokalipto. W ogóle, jeżeli Mel Gibson chciał przedstawić nam to, jak brutalni są mieszkańcy Nowego Świata, to mógł zrobić film o Aztekach. Po co w ogóle ci Majowie? Oni byli jacyś bardziej atrakcyjni dla niego, czy jak? I pamiętajmy o tym, że te wszystkie błędy i przeinaczenia Mel Gibson w Apokalipto zaserwował nam z premedytacją, bo miał cały sztab konsultantów historycznych, którzy wielokrotnie odradzali mu pewne decyzje, ale on wolał postawić na swoim. Przez co tacy konsultanci jak dr Richard Hansen musieli się spowiadać na oficjalnej stronie filmu ze błędów Apokalipto, no. Jeżeli jednak odłożymy na bok całą warstwę historyczną filmu i pogodzimy się z tym, że ktoś bawi się leciutko w propagandę naszym kosztem, to możemy śmiało powiedzieć, że Apokalipto jest naprawdę dobrym filmem. Ekstra kostiumy, ekstra scenografia, dobre zdjęcia, dobre aktorstwo, wyważone tempo, pod tym względem nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Tylko to ma być kino historyczne. I to takie na poważnie, więc ta cała masa błędów, którą widzimy, boli podwójnie. I wygląda to troszkę na to, że w tym materiale się tak wyżyłem na Apokalipto, ale jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to w żadnym wypadku nie chciałbym zniechęcić was do seansu, ponieważ na pewno warto Apokalipto zobaczyć, szczególnie jeżeli przymkniemy oczy na całą tą warstwę historyczną. A jeżeli film widzieliście, to podzielcie się swoją opinią o Apokalipto w komentarzach, bo może macie inne zdanie na temat tej produkcji niż ja i chcielibyście wyprowadzić mnie z błędu. Więc zachęcam was do tego, żebyście komentowali, bo jak część z was zapewne wie, wielokrotnie w komentarzach pod filmami sobie dosyć ciekawie dyskutujemy, także włączcie się. I piszcie też koniecznie, jakimi filmami czy też serialami chcielibyście, żebym zajął się w kolejnych materiałach tego typu. I ponieważ no, zbieram sobie taką małą bazę waszych sugestii, zarówno z tego filmu, jak i z materiału o 300, czy też o Królestwie Niebieskim. I na koniec, jak zwykle, wspomnę o tym, że w kartach w prawym górnym rogu znajdziecie ankietę z kolejnymi propozycjami odcinków.
Ostatnim razem zadecydowaliście o tym, że powinienem zająć się 5 najciekawszymi filmami o starożytnym Rzymie. I taki materiał na pewno na kanale pojawi się za 2 tygodnie, a za tydzień za to chciałbym podzielić się z Wami odcinkiem o tym, jak Assassin's Creed Origins przedstawia historię starożytnego Egiptu, ponieważ w ostatnim miesiącu wyszły wszystkie dodatki do tej gry oraz tryb edukacyjny, który w kontekście tego kanału jest najważniejszy, także mam okazję wreszcie obcować z pełnym produktem i podzielić się z Wami swoją opinią. I oczywiście wpadajcie również na Facebooka i Instagrama Innej Historii, jeżeli chcecie więcej materiałów i może chcecie podyskutować pod różnymi linkami, zdjęciami, które tam wrzucam. Także wpadajcie tam koniecznie. Widzimy się za tydzień, ale to już jak zwykle od blisko 70 filmów. Zupełnie inna historia. Bajo!